tady to už je v kůře. To je splývera. Sobie wolno, jak go zacząłem wyprzedzać, to przyspieszył tak, że jechał równo ze mną. Co mówisz?
prawo się. Co? W Niemczech to przy autostradach, tam nie wiem co kilometr, stoi taki słupek z poprzeczką. Specjalnie dla ptaków drapieżnych, żeby miały punkt obserwacyjny, mógł polować. Światła jazdy dziennej latają temu Passatowi. Nie sam sobie zakładał. Tak by latali. Ja podejrzewam, że jednak sam sobie zakładał, bo nawet w takich luksusowych tych terenówach to nie zawsze masz te światła, znaczy masz je za dopłatą, wiesz? No. A to mówię, a to sobie sam założy, potem zakłada, tak, że one się świecą, a reszta się nie świeci. Nic. A powinny mu się pozycyjne z tyłu też świecić. Zawyprzedzanie, ale idzie 110, 120.
Astra jechał, jedzie tak wolniej, to ja rozumiem, bo w Astrze powyżej 110 to każde 10 km więcej to jest litr więcej paliwa. Na setki.
kazła wiatru jakiegoś? Nie, tak. Nie, no bo oni mieli politykę, że na kolejne modele nazywali nazwami wiatru. No Polo znaleźli. Nie wiem, bo to jest chyba po włosku albo po hiszpańsku i to znaczy wilk i to może być gdzieś jakiś zimny, niedobry wiatr we Włoszech albo w Hiszpanii. Czasowa jeszcze jakaś. Widziałem, że ten z Astry się tak szykował, ale było gorsze przyspieszenie niż to. Co? Czy to jeszcze nie miał nic zmienić? Nie, on w ogóle miał gorsze przyspieszenie. Widać było, że przyspiesza, ale ja depnąłem i od razu go wiesz. Ale najlepsze to było Polcha. No. Mięsem handlowali. Polcha. Ale to dawno.
a jeszcze był taki Drabex, bo wszystko musiało się kończyć na X, nie? Na eksport wszystko robili. Drabex, bo drabinami handlowali. Ale tu można przy tej stacji benzynowej też sobie stanąć, no, oni nic nie mówią. Ale tam to jest terminowe, jak się gdzieś leci na wakacje, to zamiast tam przekładzać tak. W państwowym aeroporcie lotniczym, to można sobie tutaj zostawić. 15 groszy za minutę. A zbierdzie. Trabant stoi! Ale to jest Trabant już z silnikiem Volkswagena, czy go? No, Golfa. Nie, Golfa to miał ten. Golfa. Wartburg miał Golf. A ten. To ostatnie. Tak. A ten Trabant też miał jakiś już silnik niemiecki, tylko nie wiem, czy jaki. Właśnie mówili gdzieś w telewizji, że podpisano umowę na wybudowanie pasa. Uwaga, otwieram okno. Co? Dlaczego? To jest moje auto. Tutaj, tak? No to mi jest akurat miejsce.